Jeśli żyjesz z filmowania tak jak ja, lub chociaż robisz to hobbystycznie, na pewno wiesz, że każdy mikrofon jest inny i oferuje całkiem inne możliwości. Z doświadczenia na własnej skórze mogę szczerze powiedzieć, że mało który mikrofon, przynajmniej w moim doświadczeniu oczywiście, jest wystarczająco dobry do celów, które ja mam przed sobą, czy raczej tego, co ja chcę osiągnąć. Przetestujemy dzisiaj mikrofon, który przysłała mi firma Komika. Jest to ich bezprzewodowy model VM30, który jest pierwszy w swoim rodzaju na całym świecie. Nie ma drugiego takiego mikrofonu, czyli chodzi po prostu o mikrofon shotgun, który jest bezprzewodowy. To jest bardzo ważne w tym wypadku, dlatego że zmienia to kompletnie jego użytkowanie. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chcę tylko powiedzieć, że mimo że Komika przysłała mi ten mikrofon do testu, ten film nie jest sponsorowany, a opinia o tym mikrofonie, jak i wszystkie testy, które wykonałem, są całkowicie szczere. Miałem okazję przetestować ten właśnie mikrofon w kilku dość ciekawych sytuacjach, ale ten film jest jakby ostatecznym testem, ponieważ oprócz mikrofonu krawatowego, który właśnie tutaj widzisz i aktualnie słyszysz, do tego nagrania używam też bohatera dzisiejszego odcinka, czyli mikrofonu Komika VM30, który jest tutaj właśnie przede mną. W ramach porównania mam też mikrofon Rode NTG1, który jest najbliższy funkcjonalnością i przeznaczeniem Konice, przynajmniej pośród mikrofonów, które ja posiadam w swojej kolekcji, a mam ich kilka. Każdy jest całkowicie inny, każdy jest różny od siebie, żeby miały jakby inne przeznaczenie, żeby mógł ich używać w różnych sytuacjach. Podczas filmu będę podmieniał mikrofon, którego używam, a właściwie który ty słyszysz, żeby pokazać różnicę między nimi, żeby dało się po prostu wychwycić, co według ciebie w filmie brzmi lepiej. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w pudełku. Cały zestaw mieści się w twardym pokrowcu, co zawsze jest mile widziane. W środku mamy instrukcję obsługi, kabel do podłączenia mikrofonu do smartfona, do aparatu, kabel USB-C, uchwyt podcastowy, uchwyt antywstrząsowy, deadcat, piankę, odbiornik i oczywiście sam mikrofon. Przejdźmy teraz do budowy i jakości wykonania tego mikrofonu. Jak pewnie wiesz z innych filmów na tym kanale, a zwłaszcza z recenzji sprzętu, lubię kiedy to, czego używam, nie jest, jakby to powiedzieć, liche, tanie czy odpustowe może. Wolę urządzenia, które wyglądają jakby były w stanie przetrwać kilka upadków i długotrwałe użytkowanie w różnych, czasem bardzo trudnych warunkach. Mimo swojej znikomej wagi, odbiornik oczywiście jak najbardziej działa i robi wszystko to, co powinien robić. Chociaż jego zasięg nie jest szczególnie imponujący. W moich testach osiągnąłem tylko 60 metrów zasięgu, po czym zacząłem zauważać zakłócenia i jakby przerywanie w samym sygnale. Ta dróżka ma dokładnie 100 metrów i kiedy zniknę z kamery, kiedy wy przestaniecie mnie widzieć, to znaczy, że skończyło się to 100 metrów. Mamy dość dużo wiatru tutaj wokół, samochody jeżdżą. Problem jest po prostu, jak wiecie, widzicie na drugiej kamerze z tyłu, na takim podglądzie powietrza, ten mikrofon zamontowany, czy właśnie ten odbiornik zamontowany, co znaczy, że powinien mieć dość dobry sygnał i powinno wszystko tam sięgać. Dobrze to będzie odbierało. Myślę, że gdybym filmował na pustym parkingu lub w innym płaskim miejscu, reklamowany zasięg 100 metrów byłby całkowicie osiągalny. Myślę, że nie byłoby większego problemu. Może się to wydawać niewielkim czy słabym wynikiem, szczególnie jeśli go porównamy do mikrofonu, na przykład tego, którego ja tutaj właśnie używam w tym momencie. Jest to mikrofon firmy Holyland, który bez problemu w moim doświadczeniu osiąga do 300 metrów
metrów zasięgu, ale takie wartości są bardzo subiektywne, ponieważ ważne jest tutaj przede wszystkim przeznaczenie tego mikrofonu. Jak mówiłem wcześniej, VM30 to mikrofon typu shotgun, czyli innymi słowy mikrofon kierunkowy, co oznacza, że ma bardzo konkretne przeznaczenie, którym jest oczywiście wychwycenie mowy z kierunku, w którym jest skierowany, jak to właśnie widzisz przede mną, i co ważne, z relatywnie niewielkiej odległości. Im większa odległość od mikrofonu typu shotgun, tym więcej szumów i innych dźwięków otoczenia wychwycimy na nagraniu, więc zazwyczaj montuje się je na wysięgnikach tuż nad głową talentu, zazwyczaj zaraz poza kadrem naszego klipu. Jak widzisz, ja mam go przed sobą, ale zamontowałem go tutaj tylko dlatego, żeby było go po prostu widać w filmie. Zazwyczaj takie mikrofony są, tak jak mówiłem, właśnie nad głową, zaraz poza kadrem naszego filmu czy naszego nagrania. Na mikrofonie znajdziesz kilka niezbędnych funkcji. Patrząc od tyłu, mamy pokrętło czułości, ekran LCD pokazujący siłę sygnału, aktualny tryb, stan baterii oraz wizualizację dźwięku, co jest bardzo przydatne i muszę powiedzieć, że ja tego używam cały czas, zwłaszcza do określenia tego, w jakim trybie nagrywam. Nad ekranem znajdziesz dwa przyciski. Jeden z nich to guzik z symbolem Wi-Fi, czy takiej powiedzmy parasolki, powiedzmy ogólnie sygnału. Jest to oczywiście włącznik tego mikrofonu, a przycisk Safety steruje funkcją Low Cut oraz po przytrzymaniu go zmienia tryb pracy mikrofonu. Na boku znajdziesz jeszcze port wyjściowy dla dźwięku oraz port USB-C do ładowania oraz do sygnału cyfrowego, co jest bardzo interesujące, jeśli prowadzisz podcasty na przykład. Odbiornik mimo swojej niewielkiej wagi jest naprawdę solidnie zbudowany i oferuje kilka niezbędnych funkcji, jak ekran LCD pokazujący właściwie to samo co ekran na mikrofonie, port USB do ładowania oraz znowu do sygnału cyfrowego. Po drugiej stronie mamy ukryty przycisk reset, pomarańczowy guzik, który włącza i wyłącza odbiornik, ale jednocześnie wycisza mikrofon, a niżej mamy głośność. Na tyle znajdziesz uniwersalny zaczep sprężynowy, a na górze port słuchawek oraz oczywiście analogowy port sygnału dźwiękowego. Czas na trochę technicznej gadki. Mikrofon oferuje wysoką jakość nagrywania z próbkowaniem 48 kHz i 24-bitową głębią, co przekłada się na klarowny i naprawdę czysty, dobry dźwięk. Posiada wbudowane filtry niskich częstotliwości 75 i 150 Hz, wzmacniacz wysokich częstotliwości oraz możliwość nagrywania ścieżki bezpieczeństwa, co chroni przed przesterowaniem dźwięku, co jest bardzo przydatne, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nie do końca wiemy, jak powinniśmy ustawić ten mikrofon, ponieważ to nam daje jakby właśnie zapasowy tryb, czy zapasową ścieżkę tego dźwięku, której możemy użyć, gdyby ta główna była na przykład zbyt głośna, powiedzmy. VM30 obsługuje zarówno tryb przewodowy, jak i bezprzewodowy, co jest nowością, tak jak mówiłem wcześniej, oraz pozwala na pracę z kamerami, aparatami, telefonami, mikserami audio, a nawet komputerami. Możesz go podłączyć przez port USB-C, co da Ci ogromną elastyczność naprawdę w różnych sytuacjach użytkowania. I teraz coś, co jest dla mnie niezmiennie ważne, dlatego że ja zazwyczaj filmuję w terenie. Tutaj w studiu się znajduję tylko wtedy, kiedy nagrywam właśnie takie vlogi jak teraz, ale długość działania baterii definitywnie mnie tutaj naprawdę mocno zaskoczyła w bardzo pozytywny sposób. Dzięki automatycznemu włączaniu i wyłączaniu się mikrofonu wraz z aparatem, jedna w pełni naładowana bateria bez problemu wystarczyła mi na cały dzień filmowania. W trybie przewodowym producent obiecuje aż do 50 godzin pracy, a w trybie bezprzewodowym mamy do dyspozycji do 7 godzin z możliwością ładowania podczas użytkowania, co jest też dla mnie osobiście po prostu kolosalnym ułatwieniem, dlatego że mogę zawsze podłączyć ten mikrofon do mojej baterii V-Mount i przez to używać go właściwie w nieskończoność, po prostu ładując go bez przerwy, jednocześnie nagrywając. Moim skromnym zdaniem Comica VM30 to wszechstronny
mikrofon o naprawdę wysokiej jakości jak na swoją cenę, który jest idealny dla twórców treści poszukujących elastycznych rozwiązań, choć ma swoje ograniczenia i może wzbudzać kontrowersje, które znalazłem w internecie, ale nie było tam nic, co mogłoby mnie zmartwić tak naprawdę. Zazwyczaj było to narzekanie na jego wagę, na jego rozmiar, co jest moim zdaniem znowu kompletną bzdurą, dlatego że ten mikrofon jest o wiele mniejszy i lżejszy niż inne, których używam, a z tymi większymi nie mam problemu, czy nigdy nie miałem problemu, jeśli chodzi o wagę. Ale jak zawsze bardzo chętnie poczytam, co ty masz na ten temat do powiedzenia. Chcę zobaczyć twoje komentarze na temat tego mikrofonu, czy go będziesz używać, do czego go będziesz używać, czy jest wart swojej ceny. Po prostu powiedz mi, co o nim myślisz. My widzimy się w kolejnym filmie, a tymczasem pamiętaj, że wszystko, co robisz, ma znaczenie, a ty jesteś wartościowa. Cześć. Czekaj, zanim odejdziesz, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To sprawa życia i śmierci i zmieni wszystko na zawsze. No masz, uciekło. Pewnie nie było ważne. Jak już tu jesteś, dziękuję, że udało ci się dotrwać do końca filmu. Jeśli sprawi ci to przyjemność, zrób to, o co bez przerwy proszą youtuberzy. Dzwonki, łapki i inne rzeczy, które pomogą kanałowi. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, zapisz się do mojego newslettera. Mimo waszych ciągłych próśb, niestety nagich fotek tam nie rozsyłam. Ale dowiesz się o nowościach, dostaniesz kody promocyjne na sprzęt fotograficzny oraz dowiesz się o wartych uwagi spotkaniach i wydarzeniach. Wszystkie niepublikowane treści znajdziesz na Patronie oraz w sekcji dla członków kanału. Linki masz w opisie i na ekranie. Dołącz też do naszego forum, grupy na Facebooku i oczywiście serwera Discord. Jeśli masz na to ochotę, zaglądnij na kanał mojej żony, gdzie ja trzymam kamerę, a ona wykonuje całą pracę. Pamiętam już, co miałem ci powiedzieć. Cokolwiek się stanie, nie dotykaj.